Na białym tle żółty prostokąt, na nim czarny napis „Dostępność architektoniczna”, wejście, wiatrołap, toaleta. Parterowy budynek. Na środku czarne drzwi na żółtym tle. Z prawej strony podświetlony napis „Biblioteka”. Na ekranie pojawiają się żółte prostokąty. Z prostokątów odchodzą białe, przerywane linie, które wskazują na chodnik prowadzący do wejścia oraz na kwietniki ustawione wzdłuż chodnika. Na jednym z prostokątów napis „Droga dojścia do obiektu pozbawiona przeszkód”. Kolorystyka nawierzchni kontrastowa względem otoczenia. Na drugim elementy małej architektury. Zieleńce ułatwiające odnajdowanie wejścia do obiektu. Zbliżenie na drzwi wejściowe. Wokół czarnych drzwi żółte obramowanie. Obok podświetlony napis „Biblioteka”. Na prostokątach informacje. Wejście główne zaprojektowane tak, by jego odnajdowanie było łatwe również dla osób słabowidzących. Oraz czytelne oznaczenie budynku. Ujęcie z boku na wejście główne. Prostokąty wskazują na fakturowe oznaczenie nawierzchni przed wejściem i dużą przestrzeń manewrową przed drzwiami. Zbliżenie na drzwi wejściowe. Prostokąty wskazują na przycisk automatycznego otwierania drzwi i uchwyt sięgający od połowy drzwi prawie do posadzki. Kamera wjeżdża do budynku, zatrzymując się w wiatrołapie. Na ekranie szklane drzwi oznaczone żółtymi taśmami. Długi uchwyt drzwiowy i przycisk automatycznego otwierania drzwi. Ujęcie z góry na wiatrołap. Kwadraty z przerywanych linii wskazują przestrzeń manewrową przed i obok drzwi. Kamera przejeżdża przez drzwi wiatrołapu i zbliża się do drzwi toalety. Czarne drzwi na białej ścianie. Na drzwiach biały wypukły napis WC. Symbol dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz długi uchwyt zamiast zwykłej klamki. Z lewej strony drzwi żółty przycisk w czarnej obudowie. To przycisk automatycznego otwierania oznaczony wypukłym napisem „drzwi”, symbolem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz napisem w alfabecie Braille'a. Nad przyciskiem czerwona lampka sygnalizująca wzywanie pomocy przez osobę w toalecie. Kamera wjeżdża do toalety. W miejscach montażu sedesu i umywalki ściany pomalowane na czarno. Pozostałe fragmenty ścian jasno-szare. Armatura biała. Taki układ kolorystyczny ułatwia korzystanie z toalety osobom słabowidzącym. Zbliżenie na umywalkę. Z lewej strony umywalki czerwony przycisk SOS. Z przycisku zwisa sznurek uruchamiający alarm. Sznurek sięga prawie do podłogi. Z obu stron umywalki biało-żółte uchwyty. Z prawej strony żółty pojemnik na mydło. Nad umywalką lustro lekko pochylone do przodu. Kolejne ujęcie. Na ekranie żółta suszarka do rąk i pojemnik na płyn dezynfekcyjny. Obok, po prawej stronie, kolejny przycisk SOS, przycisk otwierania drzwi i czarne drzwi ze srebrną klamką. Zbliżenie na sedes. Po obu jego stronach biało-żółte rozkładane uchwyty. Na nich umieszczone rolki papieru toaletowego. Z lewej strony sedesu duży żółty przycisk spłukiwania wody. Ujęcie na komfortkę. Duże niebieskie łóżko z elektrycznie regulowaną wysokością.
ujęcie na drzwi wyjściowe. Obok nich przycisk SOS i lampa sygnalizująca aktywację systemu wzywania pomocy. Zbliżenie na klamkę. Klamka uniesiona jest do góry. Obok klamki napis „Unieś klamkę do góry, aby zamknąć drzwi”. Ujęcie z góry na toaletę. Kwadraty i prostokąty z przerywanych linii prezentują poprawnie zaprojektowaną przestrzeń manewrową w toalecie. Kamera wyjeżdża z toalety i zatrzymuje się na korytarzu tak, że widać górne oświetlenie w bibliotece. Na ekranie napis „Równomierne oświetlenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych”. Na ekranie pojawia się napis „Projekt Akademia Dostępności, realizowany przez Instytut ADN, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, Fundację TUS oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Projekt dofinansowany z funduszy europejskich”. Napis znika. Na ekranie pojawiają się logotypy Fundacji TUS, Instytutu ADN i Towarzystwa Urbanistów Polskich.